oraz ostatni, 30 lat i wystarcza, jubileuszowy i ostatni, ostatni jazz nad Odrą. Wyraz ostatni powtarzał się w prawie każdym artykule wrocławskiej prasy poświęconym tegorocznemu jubileuszowemu festiwalowi Jazz nad Odrą. Wygląda na to, że czarne chmury zebrały się nad Wrocławiem i lada chwila zniknie to, co stanowiło nie tylko dorobek, ale i chlubę pokolenia, które zapoczątkowało najbardziej znane i prestiżowe nie tylko w Polsce festiwale. Widać, choroba pustej kasy oraz organizacyjnej niemocy trapi nie tylko ten festiwal. Mimo takich i innych trudności 30. Jazz nad Odrą się odbył, a z zapowiadanego artystycznego rozpasania zwęził się do skromnego, prawie towarzyskiego spotkania tych, dla których muzyka jazzowa stanowi nadal wymierną wartość. Magazyn aktualności muzycznych Tuba swymi skromnymi telewizyjnymi środkami stara się Państwu zdać relacje z tegorocznego festiwalu, licząc po cichu na to, że ci, którzy nie towarzyszyli koncertom i dżemom, może przynajmniej będą żałowali swej decyzji, zaś ci, którzy uczestniczyli w tegorocznym jazzie nad Odrą, przeżyją to raz jeszcze i miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni. Wzorem lat poprzednich koncerty odbywały się w Imparcie na dwóch scenach, głównej i małej. Większym zainteresowaniem cieszyła się mała, w której stworzono mini ogródek piwny. Nieliczna publiczność mogła więc wybierać, wędrując w poszukiwaniu muzycznych wrażeń pomiędzy wieloma gatunkami prezentowanego jazzu, racząc się jednak tylko jednym gatunkiem piwa, produktem jedynego sponsora festiwalu. Jak wypadało na rocznicowy festiwal, organizatorzy przypomnieli początki jazzowego święta. Swanee River zagrał krakowski Jazz Band Ball, laureat pierwszej nagrody festiwalu. Do wspomnień dołączył Far Quartet, wrocławski zespół, którego legenda trwa do dzisiaj, a zasługi jego muzyków dla rozwoju polskiego jazzu są niepodważalne. Niedługo pokażemy Państwu przygotowywany na naszą antenę specjalny program poświęcony występowi Far Quartetu pod wodzą Jurka Pakulskiego, specjalnie przybyłego z RPA do Wrocławia na tegoroczny Jazz nad Odrą. W 1985 roku jako zespół komunalnej szkoły w Sina Big Band kierowany jest przez saksofonistę Stanisława Górala. Grają w nim szwedzcy amatorzy oraz polscy muzycy mieszkający na stałe w Szwecji, gdzie pracują głównie jako pedagodzy.
przygotowanym programie poświęconym pamięci wybitnego bandlidera Cantebeziego zaprezentowali się skandynawscy weterani jazzu nad Odrą. Każdy z nich miał w programie solówkę, by na koniec koncertu zagrać razem bluesowy chorus. W tej muzycznej retrospekcji przypomnieli się byli wrocławianie, trębacz i bandlider Julian Kurzawa, saksofonista Stefan Stadnicki i basista Janusz Słotwiński. Podgórki. Stanisław Cieślak.
to szkolny zespół istniejący w małej szwedzkiej miejscowości Urlicheham od 1987 roku. Powstał przy szkole muzycznej podobnej do naszych muzycznych ognisk, a grają w nim byli uczniowie i nauczyciele. Zaprezentowany program był prowiniencji popowej z lekką namieszką rocka i śladami jazzowych standardów. Cause I just can't seem to drag you out of my head. Where's the hope? I want to talk with my give me the hometown blues. I lay a divorce in New York City. Burn up some kind of fire. Whoa, oh, when a lady she covered me with roses, I want to blow my nose and then she blew my mind. Grupa Tomasz Stańko Band to ścisła nie tylko krajowa jazzowa czołówka i nic tu dodać, nic ująć. Koncert Stańki i jego grupy może być ozdobą każdego jazzowego spotkania, a lider jednakowo jest w stanie tworzyć muzyczne klimaty na małej klubowej i dużej festiwalowej scenie. Orkiestra typu All Stars, zapowiadana na zeszłorocznym jazzie, mogła się zaprezentować nad Odrą dopiero w tym roku. To najlepsi polscy muzycy. Grają żywiołowo, a lider Jan Ptaszyn-Wróblewski, człowiek-instytucja, muzyk, kompozytor, dziennikarz radiowy, pedagog, autor tekstów piosenek, konferansjer, popularyzator jazzu, tym razem dołożył do tej długiej listy kolejną profesję – jazzowego showmana.
Traveling Birds to zespół, który pod tą nazwą niejako debiutuje w jazzie nad Odrą, ale fakt ten nikogo nie jest w stanie zmylić, bowiem tworzą grupę same gwiazdy. A tym milsze jest dla nas to, że trójka muzyków to obecni lub byli wrocławianie. Przyjęty prawie entuzjastycznie występ ptaków podobał się i był na pewno mocnym punktem tegorocznego festiwalu. Jedyną z zagranicznych gwiazd w tym roku był Michał Urbaniak z grupą Urbanator. Zapowiadany już na jazzie nad Odrą w 1993 roku występ Michała Urbaniaka z amerykańskimi raperami ziścił się dopiero teraz. Wspaniała amerykańska maszyna do rapowania przyćmiła samego lidera, który skromnie z boku, wzorem ojca chrzestnego, udzielał młodszym kolegom z zespołu zgody na solówki. What's the title? Idol recital from Chameleon. Session to muzyczna kwintesencja festiwalowego dnia. Dwa kluby, Lech i Czarny Salon w Związkach Twórczych, rywalizowały o względy zarówno muzyków, jak i fanów. Ważne jest jednak to, że jamowano w obu i to, jak każe tradycja, do białego rana. Tuba uczestniczyła w takiej sesji w Lechu. Dobrze, że chociaż te dwa kluby w mieście starają się zastąpić słynną niegdyś Rurę, a jej jazzową atmosferę przypomnieli o trzeciej nad ranem nie tylko Lewandek z Szakalem, ale i inni muzycy.
nie jest to prawda ani odkryciem, ani żadnym spiskiem, że muzyka jazzowa w Polsce przez trzy dekady, właściwie lata 60., 70., 80. także, cieszyła się pewnym zainteresowaniem fenomenalnym, nieproporcjonalnym, statystycznie niewytłumaczalnym. I to było coś pięknego, niezwykłego, co mija z wiekiem. Dla naszych dzieci wzbudzić tego rodzaju entuzjazm dla muzyki jazzowej, jaki myśmy dzielili, jest to niezwykle trudne, bowiem bardzo wiele możliwości życie dostarcza im entuzjastycznej realizacji. Podczas gdy w tamtych czasach nie było ich tak bardzo wiele. Moim zdaniem, jak pamiętam, na pierwszym jazzie na Lodrom miałem 16-17 lat, ale miałem wyjście, ja musiałem być jazz fanem. Nie było takiego wielkiego wyboru, właściwie były dwie imprezy. Jazz na Lodrom co roku i co, nie pamiętam, 2-3 lata festiwal teatralny Litwińca i właściwie każdy, kto miał 20 lat w mieście i liczył się naprawdę, to w jakiś sposób brał w nich udział, w ten czy inny, co najmniej będąc pilnym widzem. Bogiem naprawdę sezon na tym się wyczerpywał dla ambitnej młodzieży. Teraz myślę, że jest bez porównania więcej różnego rodzaju możliwości i skończyły się czasy, kiedy dziwnym bardzo zrządzeniem losu i takim kostką losu naprawdę jazz w Polsce w ogóle, a we Wrocławiu zwłaszcza był tak niewiarygodnie silny. Ja przypomnę, że w największych swych latach jazz na Lodrom z dumą się nazywał studenckim festiwalem jazzowym. I prawdopodobnie dalej to jest dla niego szansa. I myślę, że tą drogą będzie mu trudno wrócić do studentów. Może studenci by spróbowali się o niego upomnieć. Bowiem przypomnę, koledzy studenci, że to w swoich największych latach, wtedy kiedy była pełna hala ludowa, i 20 klubów w mieście, kiedy wszyscy wy studenci o tej porze roku szli na jazz, tak jak 2 tygodnie później szli na rajd. Trudno mi się obronić przed nostalgią, która oznacza dla mnie, że ta impreza, jeżeli się rozwinie według mojego życzenia, to ja sam na niej znajdę się w jakiejś takiej loży dziwnej, honorowej weteranów. Powstanie warszawskie, coś bardzo dziwnego. Ja sobie zdaję sprawę z tego, to nie jest los dla mnie może najbardziej upragniony, ale to jest bardzo godny los. Tyle, że prawdę mówiąc, rzeczywiście trochę dla wielu ludzi to oznacza być dziadkiem, a dziadkiem jazz fanem to jeszcze nie wiadomo jak to jest.